Siema, słuchajcie, uważajcie na oszustów z OLX-a. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś oszukują, ale na OLX-ie to po prostu trafiają oszuści, którzy chcą wam po prostu całe konto wyczyścić albo pozyskać dane. Najczęściej to jest pozyskanie danych, gdzie po prostu wezmą na was kredyt albo cokolwiek. Słuchajcie, jaki numer teraz nastąpił u mnie? Słuchajcie, no na OLX-a no, wystawiam już dłuższy czas sprzęty i to, i rzeczy różne, których nie potrzebuję. I dzisiaj wystawiłem mój kombinezon Nixona. Patrzcie, to jest ten kombinezon. Cena 1200. Słuchajcie, słyszałem, już oglądałem jakieś materiały o oszustach, że wyszukują jakieś wyższe kwoty, co nikt nie kupuje, zawyżone kwoty jakichś tam produktów, nie? Przedmiotów. I słuchajcie, i co się wydarzyło? Godzinę temu dosłownie wrzuciłem to ogłoszenie z kombinezona. Dałem tam cenę 1200 zł i dostałem powiadomienie z OLX-a na maila, że jest wiadomość pod właśnie pod tym przedmiotem, który właśnie wystawiłem. No i dobra, no to wchodzę i kobieta pisze do mnie: przesyłka dodana, świetna robota, dobra. Tutaj nie, na telefonie to mam, ale dobra, dostałem powiadomienie. Czeka na ciebie wiadomość do ogłoszenia. No i patrzcie to. Mamy tutaj tak, kliknęłam kup teraz w ogłoszeniu i pojawił się taki formularz. Możesz mi podać maila na czacie, żebym go tam wpisała. No i tutaj jest kup z dostawą, Poczta Polska, 5 zł, e-mail sprzedawcy. Powiem, że po prostu to już jest tutaj podrobione, to co tutaj widzicie, to zdjęcie, to wszystko. To jest po prostu graficznie zrobione. Ktoś oszust to po prostu podrobił. Ale dobra, ja wiedziałem, mówię, już coś mi tutaj nie pasowało od razu. I wziąłem... Napisałem tego mojego maila. O, bo co mi tam szkodzi napisać maila, tak? Teraz go wstawię. Myślę, że zamówienie zostanie złożone. No i teraz zgadza się, zobaczcie to. Zgadza się, udało mi się złożyć zamówienie, sprawdź obecność wiadomości w zamówieniu e-mail. No tego to raczej nikt nie pokazuje. Już kupiłaś, napisałem, no odpowiedź jest tak, możesz zajrzeć do spamu. No to ja napiszę, nie widzę wiadomości, nie widzę nic na mailu. Czyli rozmowa z oszustem lub oszustką. Raczej mi się wydaje, że to jest oszust. Coś ode mnie kupisz. Ode mnie kupisz. Kupisz. Mam kaski. Napiszę, mam kaski. No ja teraz sobie robię, ale... Ale słuchajcie, no dobra, ja tutaj sobie gadam z oszustem, oszustką. Patrzcie, no 1200, nie? Tutaj dostałem właśnie takie tam przesyłka... Dobra, ja to powiększę. No oczywiście, no to jest znowu graficznie zrobione podróbka, nie? Co tutaj jest? Jedną ręką tak mi ciężko jest trzymać, ale momentu. Powiększyć wiadomość z zamówieniem. W tej chwili oczekuję potwierdzenia ze strony sprzedawcy, żeby niby to dostała, tak, opłacone. Przesyłka i towar zostały opłacone. Słuchajcie, to nie jest pierwsze takie próba oszustwa, co prawda to jest taka pierwsza ewidentna, gdzie po prostu oszust ze mną pisze. Wcześniej po prostu się pytał oszust mi, czy sprzedam z wysyłką OLX, a ja mówię, że te przesyłki nie działają i nie sprzedam, że za pobraniem. I temat się urwał, a teraz już jest taki ewidentny już temat, który po prostu no, oszust ciągnie, ale teraz wam pokażę właśnie tego maila, którego dostałem. Powiem wam, że jak dostanę tego na maila, właśnie tutaj wam pokażę. Jak dostałem na maila, na telefon, nie, no to patrzcie co. Dostaje coś takiego. OLX zespół wymaga potwierdzenia.
I wchodzę w to i słuchajcie, tutaj no mam co, OLX zespół, no i wszystko jest ok. I teraz jak otwieram to i tutaj macie tak, wymagane potwierdzenie, twój produkt został zakupiony, kombinezon, Nixon, coś, przejdź do strony potwierdzenia i teraz tutaj jest potwierdź, nie? Tylko słuchajcie, no ja sobie tutaj, patrzcie, sprawdziłem w telefonie i zobaczcie, jaki mail tutaj jest. info@czerzetzabir.com, czyli to jest po prostu, nie jest mail zespołu OLX, tylko po prostu oszusta. No, raczej tak. Przekieruję to po prostu gdzieś. Tak myślę. Ale dobra. Przypuśćmy, że nawet bym nie sprawdził, nie? I w telefonie łatwo nabrać się. Bo na przykład, jak już otworzyłem na komputerze, to od razu mam tutaj maila, patrzcie. I tutaj od razu wyskakuje. Telefon po prostu mały ma ekran i to nam nie wyskakuje. Ale słuchajcie, dostałem już kolejne powiadomienie. Wiadomości dotyczące ten. Dobra, zobaczymy. Czekaj, żebym tutaj czegoś nie kliknął. Majster. W tym filmiku chciałbym wam pokazać taki mechanizm, jak działają oszuści i jak można po prostu sobie wyczyścić konto lub pozbyć się, czy nie pozbyć się, tylko po prostu no pozbyć się danych, no właśnie, swoich danych osobowych, gdzie po prostu oszuści zaciągną na was kredyt lub nie wiem, no mogą różne rzeczy robić. Cokolwiek. No, kredyt najłatwiej wziąć, nie? Sprawdzę. Może kaski? Nie, dziękuję. Nadal nie widzę maila. Nadal. Nie widzę wiadomości. No, zobaczymy, czy dostanę odpowiedź. Ale wiecie co? Zapytam jeszcze się oszusta, czy... Zapytam oszusta, jaki ma motocykl. No, napisałem jeszcze wiadomość do oszusta, oszustki, jaki masz motocykl. Uważajcie, nie dajcie się nabrać. Nie wiem, słuchajcie, tak myślę sobie, jak jeszcze, co tutaj jeszcze napisać temu oszustowi, żeby go tak wkręcić w coś, kurde. No, odpisał. BMW S1000RR. Kombinować coś, okłamać z kombinezonem, że na przykład przepraszam, ale z motocyklem, no odpowiedział ładnie, płynnie, ale słuchajcie, ja wymyśliłem sobie coś takiego, że napiszę teraz jeszcze oszustowi, że właśnie zacząłem kombinezon pakować i nie zauważyłem, ale kot obgryzł jedną nogawkę i to dosyć mocno i jest kombinezon uszkodzony i ciekawe, co odpiszę wtedy. Słuchajcie, ja sobie tak wymyśliłem. Napisałem, właśnie ściągłem kombinezon z wieszaka i zauważyłem, że piesek mój pogryzł jedną nogawkę i mocno, jedną nogawkę mocno i zniszczył zamek. Dobra, jeszcze czekam na tą odpowiedź i zobaczymy. Czy nadal będzie chciał kupić, czy zrezygnuje? Chociaż już wymagane potwierdzenie mam tutaj z OLX-a na paczkę. Piszcie w komentarzach, jeżeli wy trafiliście też na jakiegoś oszusta. No słuchajcie, pewnie nie potrafi zrozumieć, co tutaj napisałem, bo być może to jest ktoś z zagranicy i musi do translatora sobie to wrzucić. Jednak popełniłem błąd wpisowni, zamiast ściągałem, napisałem ścigałem. Właśnie, ścigałem kombinezon, także nie wiem, czy zastanawia się głowi, nie wie co odpowiedzieć. Czyli to po prostu ktoś z zagranicy. Wiem, że z trzech bardzo dużo jest oszustw. No, czekałem, oszust nie odpisał, czyli po prostu dał sobie spokój, chyba wiedział, że go tutaj w konia robię. Czyli no co, uważajcie, trzymajcie się i nara, hejos.